Gry, zabawy, różnorodne zajęcia, wycieczki. Po prostu czas wypełniony samymi atrakcjami. Tak wyglądają półkolonie na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach. Pierwszy turnus rozpoczął się 4 lipca i potrwa do 15. Tegoroczne półkolonie odbywają się pod hasłem Śladami pokoleń. W trakcie zabaw i aktywności z dziećmi nawiązujemy do zabaw naszych przodków, naszych rodziców, dziadków i nawet pradziadków. Pokazujemy dzieciom, że w dobie internetu, tabletów i komórek można bawić się bez użycia tych wszystkich nowoczesnych urządzeń. Dlatego kładziemy nacisk na gry i zabawy w plenerze. Dzieci z każdego dnia mają pamiątkowe skarby, małe skarby, nie elektroniczne, ale drobne dary natury, które są dla ich serca bardzo bliskie, o których mogą później myśleć, wracać wspomnieniami do tych niesamowicie przeżytych chwil tutaj na półkoloniach. W pierwszym turnusie uczestniczy 80 dzieci podzielonych na 3 grupy. Opiekę nad nimi sprawuje wykwalifikowana kadra. Najmłodsi to super paczka. Spędzają czas pod czujnym okiem Moniki Kujawiak i Małgorzaty Cieślak. Starsza grupa przybrała nazwę Czarne Stopy. Nad nimi opiekę sprawują panie Ewa Kurpiel i Olga Cichońska. A nad najstarszymi uczestnikami półkolonii, neonkami, czuwają Małgorzata Kowalik i Piotr Bożedajek. Każda grupa własnoręcznie wykonywała oprócz nazwy także swoje herby. Układane były też piosenki. Wszyscy układali tą piosenkę. I co to jest za piosenka? Piosenka, którą razem wymyśliliśmy. To jest taka piosenka waszej grupy, tak? A grupa jak się nazywa, przypomnij mi? Neonki. Opiekunowie są bardzo fajni, wymyślają nam różne nowe gry i zabawy, robią nam różne inne fajne rzeczy i się razem z nami bawią w różne fajne rzeczy. Lubię się bawić, no, co zorganizują wychowawcy, to bardzo lubię, bardzo mi się podoba. W trakcie półkolonii czas mija szybko. Każdego dnia przygotowywane są dla dzieci inne atrakcje. Jestem tutaj drugi raz. Wybrałam tutaj półkolonię, bo to jest bardzo fajnie i jest miło. Chodzę też tutaj na zajęcia i mi się bardzo podoba. Na dworze się bawimy. Na przykład graliśmy w zbijaka. Będą wycieczki. Na przykład następna wycieczka będzie do magicznych ogrodów. Ogólnie dużo nowych osób tutaj poznaliśmy, bardzo fajnie się bawimy, różne rzeczy robimy, wychodzimy na dwór, na boisko, bawimy się na placu. Niektórzy są nowi, ale się z nim zaprzyjaźniłam i jest fajnie. Kiedy my odwiedziliśmy ich z kamerą, najmłodsi zmagali się z kalamburami, a następnie świetnie bawili się w świetlicy. Czarne stopy pochłonięte były pracą twórczą, z igłami i skrawkami materiału w dłoniach. Od dzisiaj nasza sala zamieniła się w warsztat krawiecki, ponieważ dzieci samodzielnie wykonują dla siebie zabawki. Nawiązujemy do tego, że nasi pradziadkowie czy dziadkowie nie mieli możliwości zakupu zabawek w supermarketach czy w galeriach handlowych, tylko musieli je wykonać sami. Nasi uczestnicy właśnie dzisiaj posmakują tego i wykonają dla siebie zabawki. Ale to nie koniec atrakcji, jakie zaplanowano w tej grupie. Organizujemy również warsztaty pracy z gliną. Pracujemy z gliną i będziemy sobie wyrabiać różne naczynia, a dzisiaj ozdabialiśmy ceramiczne kubki. I czym one były ozdabiane? One były ozdabiane specjalnymi farbkami, kolory była pełna gama kolorów, tak? Dzieci mogły wybrać swoje ulubione i narysować to, co lubią na swoich kubkach, które zabiorą później do domu. Na pamiątkę oczywiście. Najstarsi uczestnicy półkolonii, neonki, uruchomili swoją wyobraźnię, tworząc kolorowe totemy. A co to są totemy? No to takie słupki z twarzami, wokół których się tańczy. I co, i po zrobieniu będziecie tańczyć? No prawdopodobnie tak. Oprócz zajęć na terenie Ogrodu Jordanowskiego organizowane są też wycieczki, bliższe i dalsze. Kładziemy akcent również na gry zespołowe, sportowe, zajęcia muzyczne i artystyczne, również z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych. Czyli tak naprawdę korzystamy z tego, z czego na co dzień, w dzisiejszych czasach, o czym się zapomina, z czego się nie korzysta. Dzieci mają też zapewnione wyżywienie. Codziennie są obiady i podwieczorki. Uczestników półkolonii poruszających się po ulicach łatwo poznać. Wszyscy zostali wyposażeni w kapelusze. Jak widać, pierwszy turnus trwa w najlepsze, a drugi zaplanowano od 18 do 29 lipca.